Moi drodzy, po raz czwarty witamy wiosnę w Tyliczu. Dzisiaj przepiękne słoneczko, widać, że ta wiosna już do nas zawitała, moi drodzy. Bardzo serdecznie chciałem powitać panią Magdalenę Krzeszowską, panią dyrektor Biblioteki Publicznej w Krynicy-Zdroju. Wielkie brawa dla niej. Pana Jana Boligłowę z Centrum Kultury w Krynicy-Zdroju. No i organizatora głównego, oczywiście organizatorem jest biblioteka, także Centrum Kultury, ale przede wszystkim świetlica środowiskowa w Tyliczu Przystań i pani Ula Szczypta. Witamy was, moi kochani, witamy wszystkich wychowawców, witamy wolontariuszy, którzy tutaj będą was zabawiać jak co roku, po raz czwarty są z nami, wolontariusze ze stowarzyszenia Sum Sum Corda. Witamy! Będziecie się z nimi na pewno świetnie bawić, będziecie malować buźki, będą jakieś zabawy, tak, przygotowane jakieś zabawy. Bardzo się cieszymy w takim razie i cieszy się wiosna, że was tyle tutaj przybyło na to powitanie. Moi drodzy, bardzo prosimy teraz pana Jana o przywitanie tej wiosny, przywitanie was i uroczyste otwarcie właśnie tego wiosennego powitania. Dzień dobry. Szanowni dzieci z okolicznych szkół, drogie grono pedagogiczne, dostojny księże, witam was wszystkich w Tyliczu, tradycyjnie w piękny, słoneczny dzień, to już czwarty raz mamy w Tyliczu przyjemność witać wiosnę,
I zawsze jak witamy tę wiosnę, jest piękne słońce, jest piękny dzień. Widać, że ta wiosna do nas idzie. Życzę wam mocnego słońca, dobrej zabawy, miłych wrażeń, żebyście przez najbliższe dni miały co wspominać, żebyście się tą wiosną cieszyły, słońcem, ciepłem i wszystkiego najlepszego wam życzę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Moi kochani, te wszystkie wasze rzeczy, czyli te marzanny, te transparenty powitalne, to wszystko powędruje do pasażu krynickiego na wystawę. Będziecie mogli sobie pooglądać właśnie te wasze dzieła w pasażu krynickim. Moi kochani, dziękujemy bardzo. Dziękujemy paniom, panom. Moi drodzy, teraz siadamy, wszyscy siadamy już tam, po tamtej stronie, bo za chwileczkę rozpoczniemy występy. Występy na powitanie, jak już tradycyjnie. I zapraszamy tutaj do nas uczestników 22. Starosądeckiego Przeglądu Młodych Talentów, którzy dla was zaśpiewają, ale wcześniej jeszcze oddamy mikrofon pani Uli. Pani Ula chciała także parę słów wam tutaj przekazać. Witam wszystkie dzieci po raz kolejny na naszym festynie i oczywiście witamy wiosnę, a więc ile macie tchu, wszystkie dzieci głośno krzyczą, aby wyszła do nas wiosna, proszę. 3, 4. I proszę, i przyszła do nas wiosna, witamy ją wielkimi brawami. A więc dzisiaj piękny, słoneczny dzień, przyszła do nas wiosna. Chciałam jeszcze tylko podziękować sponsorom dzisiejszej imprezy, a więc Bibliotece Publicznej, Miejskiemu Urzędowi w Krynicy Zdroju, Centrum Kultury, Delikatesom Centrum w Tyliczu oraz firmie Frezant z Tylicza, którzy dla was ufundowali słodką niespodziankę. Witam serdecznie wszystkie dzieci. Cześć! Cześć! My przyjechaliśmy do was tutaj z grupą animatorów, będziemy was tutaj zabawiać. Będą i tańce, i gry, i konkurencje sportowe, malowanie twarzy przy stoisku. Będziemy puszczać bańki, także mam nadzieję, że tutaj fajnie będziemy się razem bawić, witać przepiękną wiosnę, no bo pogoda nam sprzyja. I widzę, że uśmiechy na waszych twarzach też są. Także zapraszam was serdecznie do wspólnej zabawy. W takim razie teraz rozpoczynamy i rozpoczyna, zapraszamy Weronikę Kumulak z klasy szóstej. Jest Weroniczka. Weronika brała udział w 22. Starosądeckim Przeglądzie Młodych Talentów. Moniczko, co nam zaśpiewasz? O mnie się nie martw. O mnie się nie martw, wszyscy znamy. Uwaga, 3, 4. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw. Ja sobie radę dam. Jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki praw. A jeśli chcesz wiedzieć, zamysł martwienia tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pięknie, pięknie, Weronika Kumulak, dziękujemy bardzo. Kochana wiosno, chodź tutaj do mnie, chodź, chodź. O, popatrz, gubisz kwiatuszki, widzisz? Droga wiosno, jesteś tak piękna i urocza, moja droga, że mam nadzieję, że nas ani na moment nie opuścisz, prawda? Nie zrobisz skoku w bok, nie zostawisz nas, choć nawet na moment. Bo jak wiemy, powiedzcie mi, jakie przysłowie, kończy się marzec. W marcu jak? A co to znaczy w marcu jak w garncu? No właśnie, że wszystko się w tym garnku gotuje i zima, i lato, i wiosna, i jesień. Moi drodzy, a kwiecień, kto zna jakieś przysłowie o kwietniu? Kwiecień, plecień, wciąż przeplata. Zimy? Pięknie, także pamiętaj wiosno, żebyś nie zrobiła nam skoku w bok i nas nie zostawiła tutaj, dobrze? My już zimy nie chcemy.
Teraz chcemy słoneczka i chcemy już zielonej trawy i kwiatuszków, tak? Jedliście śniadanie, tak? No, no teraz toście zjedli śniadanie. Moi drodzy, w takim razie kolejny uczestnik. A ty zostań z nami, Wiosna, zostań. I uśmiechaj się tak pięknie, jak się uśmiechasz. Oskar Adamczyk, klasa piąta, zdobył wyróżnienie na tym festiwalu starosądeckim. Jest Oskar, Oskarku, no ty już artysta jesteś, z dziada pradziada, tak? To tradycja rodzinna, tak? Tak, tato muzykuje, bardzo dobrze gra na gitarze, tak? Oskar, co nam zaśpiewasz? Kamień z napisem love. A tobie dam, co chciałaś mieć, te kwiaty za złoty pięć. Ja dałem kamień z wielkim love, teraz mam milionów sto. A tobie dam, co chciałaś mieć, te kwiaty za złoty pięć. Ja dałem kamień z wielkim love, teraz mam milionów sto. A tobie dam, co chciałaś mieć, te kwiaty za złoty pięć. Ja dałem kamień z wielkim love, teraz mam milionów sto. A tobie dam, co chciałaś mieć, te kwiaty za złoty pięć. Dziękuję. Tutaj wolontariusze z Sumsum Korda już wami się w tym momencie zajmą i życzymy wam fantastycznej zabawy. No to po już powitaniu myślę, że zaproszę tutaj moich tygrysków, dwa tygryski, które tutaj zaprezentują wam różne gry i zabawy na integracyjne, tak? Żeby rozpocząć rozruszać troszkę rączki, nóżki. Także przekazuję głos tygryskowi, proszę bardzo. Powitajcie go brawami, jednego i drugiego. Cześć, ja mam na imię Sara, a to jest tygrysek Sylwia. Pomachamy wam teraz. Łapiemy się za rączki, wszyscy zamykamy kółko. Kciuki do przodu, łokcie do tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte, idziemy. Wąską ścieżką przez ogródek idzie sobie krasnoludek, dokąd idziesz mój malutki, idę do swoich krasnoludkich. Siada, dawa, da, bibi, 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 siada, dawa. Do tyłu, kolana zgięte, pupy wypięte, stopy do środka, pięty na zewnątrz, głowa do góry, język na brodę, idziemy. Brawo wszystkim! Mama, she's a holy mother, papa, he's a holy mother.
Kogarki.